Witam was, drodzy przyjaciele. Jestem Ewa z pełnych życia Gliwic. Z radością i przyjaźnią, oddani Polacy, ślą wam nasze szczere pozdrowienia. Dzisiaj dla uczczenia urodzin ukochanego, oświeconego mistrza Baby Savana Singhaji przejrzymy mądrość zawartą w jego książce pod tytułem Opowieści Mistycznego Wschodu. Antologia mistycznych i moralnych opowieści i zaczerpniętych z nauk świętych. Opowieści w tej książce zostały przekazane w ciągu wielu rozpraw udzielanych przez oświeconego mistrza Babę Savana Singhaji w Indiach. Z miłością opowiedział każdą historię, by wyjaśnić czy zilustrować pewne interesujące kwestie lub znaczenia dotyczące postępowania uczniów czy poszukujących prawdy. Baba Savan Singhji urodził się 27 lipca 1858 roku w szanowanej rodzinie w dzielnicy pendżabskiego stanu Ludhiana. W 1894 roku lata duchowego poszukiwania Baby Savana Singhaji zostały nagrodzone, kiedy spotkał wielkiego guru Babę Jamela Singhaji, który założył Radha Soami Satsang Beas RSB. Mistrz Baba Jamail Singhji był również uczniem Soami Shi Dayal Singhaji, wielkiego świętego, który przywrócił nauki Sanmat, w tym także praktykę medytacji duchowej na wewnętrzne niebiańskie światło i dźwięk, przekazane przez żyjącego mistrza. Dla Baby Savana Singhaji przybycie jego mistrza było przełomem w jego życiu i jego duchowe przebudzenie od tego momentu znacznie przyspieszyło. W 1903 roku jego mistrz opuścił swoje fizyczne ciało, pozostawiając po sobie spuściznę i duchową pracę. Babie Savanowi Singhowi Ji jako swemu następcy, który od tego momentu był znany jako Maharadża albo Hazar Maharadża Sahib. W obecnym czasie my również jesteśmy uprzywilejowani, mając możliwość uczenia się od najwyższej mistrzyni Chinhai, oświeconej żyjącej mistrzyni, która także uczy medytacji na wewnętrzne niebiańskie światło i dźwięk. Podczas międzynarodowego zgromadzenia w 2013 roku wyjawiła kilka fascynujących informacji o mistrzu Babie Savanie Singhji. Like Master Baba Savan Singh, he was in fifth level, for example, like that, yeah? And others after, Okay. Some not, but some are. That you were seven. Who said that? I heard, I think you said it once. Not I say, somebody else said it. Mm-hmm. One of the Indian disciples saw that I was Baba Savan Singh. And he was the disciple of Baba Savan Singh. Before, you know, when before the master died. And when I give initiation before, the people who knows nothing about Baba Savan Singh saw me that I am Baba Savan Singh. Because she asked me, who is this Baba Savan Singh? And I say, what about him? He say, I saw you during initiation that you are him. So who is his guy with the long bear and white and his name is Baba Savan Singh. I said, well, you saw him, why you asked me? She told me that I and Baba Savan Singh is one person. That's what she said, are one, she said that. I said, okay, you saw him, why didn't you ask him? So this is just a few incidents, you know. There are some other people also saw me as Baba Savan Singh in former life, and they inform you, okay? That's it. And I also inform you from one of your sister, but who cares? And the present life is important, eh? Baba Savan Singhji
stał się znany jako wielki mistrz albo Bade Maharadża wśród jego uczniów. Jego nauki zostały zgromadzone w opowieściach mistycznego wschodu. Antologia mistycznych i moralnych historii zaczerpniętych z nauk świętych. Ta wnikliwa książka zawiera 90 opowieści, które pomagają nauczyć nas i połączyć nas z Bogiem i świętymi. W jednej opowieści Pan Budda ratuje utykającego kozła, widząc, że to łagodne zwierzę pozostaje w tyle, podczas gdy pasterz ciągle pogania kozła swym kijem, Pan Budda podniósł koziołka i zaniósł go na szczyt wzgórza, aby dołączył do reszty stada. Przez swoje życzliwe czyny Pan Budda demonstruje, jak my powinniśmy traktować żyjące stworzenia z dobrocią. Poświęćmy tę chwilę, aby podziękować wszystkim bogom, boginiom i istotom, które bezinteresownie pomagają czynić nasze życie wygodniejszym. Zaraz wrócimy tutaj do Supreme Master Television. Witamy ponownie w naszym programie, świętując urodziny mistrza Baby Savana Singha. Z wdzięcznością i miłością dalej odkrywamy pełne życia i mądre historie zawarte w opowieściach mistycznego wschodu, które zostały przepisane z rozpraw udzielonych przez tego wielce czczonego, oświeconego mistrza. Każda historia w opowieściach mistycznego wschodu zawiera lekcję oraz jest tak ujęta, by kierować poszukujących prawdy na ich ścieżce do oświecenia. Niektóre lekcje są łatwiejsze do nauki od innych. Królowi Bokhara zajmuje 12 lat, aby nauczyć się pokory i poświęcenia w historii nazwanej jego imieniem. Po ogłoszeniu jego tronu król Ibrahim Adham prosi świętego tkacza Kabira, aby przyjął go jako swojego ucznia. Święty Kabir przyjmuje i przydziela mu pracę domową. Po 6 latach pracy bez zarzutów król wciąż nie jest gotowy, aby otrzymać inicjację, gdyż jego umysł nie jest jeszcze kryształowo czysty. Jako próba domowy śmietnik zostaje zrzucony z samego dachu na głowę króla. I oczywiście król odpowiada, jeśli byłoby to Bokhara, nikt by się nie odważył mi tego uczynić. Jednakże nadal kontynuuje zostać ze świętym Kabirem i pilnie pracuje przez kolejne 6 lat, aż Kabir decyduje, że król jest gotowy na realizację Boga. Ponownie domowy śmietnik zostaje zrzucony na głowę króla, ale tym razem on pokornie mówi, abyś ty, który to uczynił, żył długo. Ten umysł był wciąż pełen egoizmu. Musiał być potraktowany w ten sposób. Święty Kabir ofiaruje swemu uczniowi dar oświecenia. Kiedy król wraca do swojego królestwa, spotyka swego wezyra, który prosi go, aby wrócił na tron. What would I do with your kingdom when I have now gone into the court of the Lord who rules over all the universes and worlds, as well as the nether worlds, and under whose command is everything that lives in them? Please, therefore, go and do whatever you like. I am no longer interested in your kingdom. Co za wspaniała realizacja! Przyjrzyjmy się bliżej jednej z przypowieści z opowieści mistycznego wschodu pod tytułem Czego nauczył się Mojżesz od Fakira? Opowieść ta podąża za prorokiem Mojżeszem przed jego oświeceniem, kiedy nadal był bardzo zarozumiały. Pan pokazuje dumnemu prorokowi Mojżeszowi, aby spotkał się z fakirem o imieniu
prorok Kizir po drugiej stronie. Rzekł i wykonał wszystko to, co fakir od niego zażąda. Na brzegu rzeki fakir wskazuje na kilka łodzi i pyta, do kogo one należą. Dwie z nich należą do zamożnych, bogatych ludzi, a trzecia należy do ubogich sierot. Prorok Kizir zaczyna rozbijać ostatnią łódź ku wielkiemu oburzeniu Mojżesza. Ale pamiętając instrukcję Pana, prorok Mojżesz kontynuuje podążać za świętym człowiekiem. Jeszcze dwa razy więcej. Prorok Kizir kieruje Mojżesza, aby coś zrobił, ale za każdym razem Mojżesz skarży się. Wreszcie prorok Kizir odsyła go z powrotem, mówiąc, że Mojżesz nie nadaje się, by być jego towarzyszem, albo by otrzymać jego nauki. Przed odejściem prorok Mojżesz pyta mądrego fakira, aby wyjaśnił swoje czyny. Prorok Kizir wyjaśnia, że po prostu wykonał zalecenia Pana. W pierwszym duża grupa ludzi niebawem przechodziła obok i zabrała wszystkie łodzie na brzegu rzeki, oprócz jednej, którą on roztrzaskał. Sieroty mogły zatem być w stanie odzyskać swoją łódź i naprawić ją, po czym mogą użyć jej do przewożenia ludzi przez rzekę i zarobić na życie. Podobnie każdy z kolejnych czynów fakira miały wyższy cel niż ten, który jest początkowo postrzegany. Upokorzony prorok Mojżesz gorliwie przeprasza i dziękuje prorokowi Kizirowi za tę cenną lekcję. Opowieść ta pokazuje, że wola Boża jest korzystna dla wszystkich istot, mimo tego, że my nie widzimy tego natychmiast. Istotnie, mistrz Baba Sadhan Singh Ji zostawił nam wiele takich historii, które nie tylko są urocze, ale również inspirujące i edukacyjne. W opowieściach mistycznego wschodu antologia mistycznych i moralnych historii zaczerpniętych z nauk świętych, wciągająca i zabawna do czytania, każda anegdota przedstawia cenną mądrość, która pomaga zbliżyć nas do Boga. Dziękujemy mistrzowi Babie Sadhanowi Singhowi za ofiarowanie nam tak cennego daru, podczas gdy my świętujemy urodziny tego wielkiego, oświeconego mistrza. Opowieści mistycznego wschodu, antologia mistycznych i moralnych historii zaczerpniętych z nauk świętych, jest dostępna w sprzedaży online na stronie Amazon.